zajmuję się 20 lat. Już od 20 lat, dzisiaj jest 20-lecie, jest to wielkie święto dla Polonii, dla nas wszystkich, że możemy spędzać w Central Park tak miły, miły dzień, czyli dzień Wielkanocy. Jest to dzień zmartwychwstania, dlatego Polonia się tutaj schodzi, przychodzi, jest szczęśliwa, przychodzą dzieci, są konkursy kapeluszy, dzieci toczą jajka, wszyscy dostają nagrody, mamy piękne jedzenie. Oczywiście mamy świętego, sponsoruje nas Unia Polsko-Słowiańska, czyli Unia Kredytowa. Także możemy po prostu z tymi jedzeniami, z tym jadłem, możemy się po prostu podzielić ze wszystkimi. No jest to trudna praca, jest to bardzo żmudna, długa, żeby to można było rozpocząć. Permity są, no także potem trzeba posprzątać i tak dalej. Ja natomiast organizuję to piąty rok. No czyli mam również świetną, okrągłą, moje święto jest okrągłe, także samo piąta rocznica. I jest to bardzo ciężkie, bo naprawdę praktycznie robię to sama. I szukam oczywiście osoby, która by mi chętnie chciała pomóc w tym. Także mamy miły, miły, piękny dzień, słoneczny, mamy w ogóle, Polonia się schodzi, mamy księdza, który tak samo przychodzi, święci te pokarmy, są ludzie ciekawi, przychodzą artyści, przychodzą śpiewacy, przychodzą malarze, no, także możemy się tutaj cieszyć polskością, że w Central Park przy królu Władysławie Jagiele możemy się spotkać. Tu jest naprawdę król Polski z Litwy, po pochodzenia litewskiego. Mamy piękną historię nawet tutaj, rozdaję ulotki na temat króla Władysława Jagieły. Także dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam wszystkich. Proszę przychodzić do Central Park na tak piękne spotkanie, jakie są święta wielkanocne, które są naprawdę wielkimi świętem katolickim, chrześcijańskim. Zapraszam. Dzisiaj jestem gościem. A przygotowujesz to, czy co to jest? Znaczy ja trochę przygotowałem informacje do mediów. Trochę tam pytałem się Eli, w czym jej pomóc. No trochę tam ludzi zorganizowałem. Tyle. Tak, no bo... Będą ludzie przyjdą. Znaczy no właśnie tu jeden pan był, który miał tutaj dać koncert i został wyproszony, bo nikt nie wiedział o tym, bo to miała być niespodzianka. No będzie wspólna modlitwa przy otwarcie, także będzie. To tak tradycyjnie po polsku. Będziemy się swoje składać życzenia, oddzielić się jajkiem, także będzie. Przychodzić na to święto pod pomnikiem króla naszego Jagieły prawie co roku. No i robiłam zdjęcia. Zdjęcia są robione i pod katedrą świętego Patryka, gdzie przedtem się spotykaliśmy też. Wszyscy trzymali bazie jako znak rozpoznawczy, a potem spod Patryka, tam gdzie oczywiście była parada kapeluszy, my również mieliśmy kapelusze, szliśmy tutaj i wtedy prowadziła to jeszcze Uta Szczerba, a teraz prowadzi to Elżbieta. A to jest wystawa z okazji 20-lecia. Już kiedyś ją też pokazywałam tutaj. Jest to dość ciężko, bo jak wiatr przychodzi, to cała wystawa sfruwa. Więc teraz powiedziałam, że jak będzie pogoda dobra, to dam. I tutaj mamy co któryś rok po prostu są zdjęcia z tej wystawy. Także zapraszam, obejrzyj.
Ty już fotografujesz bardzo długo, całe swoje życie. Fotografuję bardzo długo, tak? Kiedyś nawet występowałam w Clark z tobą. Tak jest, to było w 1989 tak? roku. No właśnie. Janka nie będzie, prawda? Tu? Janka. On rzadko bywa. A w ogóle to teraz będę miała wystawę w Kurierze, no ale to tutaj, 31. Po raz pierwszy. Na Java, tak. Po raz pierwszy. Współpracuję z Kurierem od 31 lat, ale to będzie moja pierwsza wystawa w Kurierze. Dziękuję, ja sobie jeszcze zrobię to. Potrafimy uczcić naszą tradycję w tak pięknym miejscu jak Nowy Jork i pod pomnikiem naszego króla. No ale zauważyłam, że jest dużo mniej osób niż 5 lat temu, jak byłam. Może jeszcze przyjdą. Może jeszcze przyjdą, no. To prawda. No, tak miejmy nadzieję. Dziękuję bardzo. Brawo. To wygrasz konkurs, ale ja mam od córki. Witam się z nikim, bo mam zarazę. Zarazę to ja też mam. Pytanie, czy ja jest mocniejsza? Ja znam wiele zaraz też poza tym, z nimi też się nie. Dzień dobry, ja się mogę przywitać z panem. Jestem Tomek Masłowski, wiem, że pan mnie nie pamięta. Polska. No. Mała Polska, tak jest. Duża Polska. Duża Polska. Co słychać? Zawsze mam kłopoty, żeby tu trafić. Chodzę od godziny tam, GPS trzeba było. Trzeba sobie kupić, ja nie mam. On nie ma, w końcu... Ale bardzo łatwo, bo ja szedłem... Łatwo jak się wie, a jak się nie wie, to wiecznie w inne alejki się tam wchodzi, się kluczy i nie wiadomo jak to szukać. A na tej informacji, bo tu jest informacja taka zielona, tam nie ma jagiełły. To jest tajne. Niech mi powie, jak panu się w Szwecji pobrać. Ożenił się pan, tak? Nie, bo moja nie chce się ze mną żenić, bo nie chcę mieć męża za granicą, a już jestem mniej za granicą, bo no to się ożeni teraz. No to się ożeni. Przejdziemy na ślub. A to zrobisz nam zdjęcie? Co? To zrobiłaś, nie? Ale chyba co ja? Co mówią, że kapelusz podskoczył. Cześć Boże. Cześć Boże, witam serdecznie. Dobry. A, to wspaniale. Jest to wspaniała tradycja tutaj, w sercu Central Parku, w centrum stolicy świata, że możemy celebrować swoje wspaniałe tradycje wielkanocne wśród Amerykanów. Zapraszamy ich do wielkanocnego stołu. Jesteśmy otwarci, gościnni. Jest to coś pięknego. Nie tylko patriotyzm, ale też kultywowanie polskiej tradycji w sercu Manhattan. Ale tego jestem zaraźliwy. Bardzo coś poważnego? Słucham? Coś poważnego bardzo? O nie, zaziębiłem się, ale tego prześladowałem, że nie daj Boże. Robi pan jeszcze te wykłady swoje? Tak, stary, tak, oczywiście. Pan przyjedzie do Ryszarda Drucha kiedyś to. No, do Drucha to tylko mogę przyjechać, jak mnie zaprosi. Ja mu powiem, żeby pana zaprosił, to tak. Pan był parę razy u Drucha. U Drucha już bo mam więcej niż parę razy. Ja co roku zmieniam przedmiot, także tego, także co roku jest nową wystawę.
A w tym roku mam wielki kłopot z drukowaniem tego wszystkiego, wie pan. Dlatego, że to wszystko mam na slajdach, wie pan. I żeby to przenieść z jednego na drugie, to jest wielki kłopot. Są takie firmy, które robią skanowanie tych wszystkich slajdów. Znaczy, jak kupiłem taki aparat do skanowania, najlepiej mi wychodzi, jak fotografuję slajdy, wyświetlone slajdy. To najlepiej wychodzi. Wie pan, to natychmiast na digital, także wtedy można dobrze wykonać. To jest najłatwiejszy sposób. No, bardzo mi miło, że mnie pan poznał. Pan mieszka w South Jersey, to? Mieszkam w Trenton. O, w Trenton, no tak, to jest to samo. Tak. Ja tam mam tego chrześniaka, mieszkam gdzieś tam te okolice, nie wiem, jakiś mam miasteczko. To bardzo, bardzo miło tego. Wesołych świąt. Dziękuję panu. 80-letni. 80 lat chyba pamiętam jeszcze. Teraz mam 96. To piękny, piękny, piękny. Ja bym chciał też żyć takiego wieku, że pan bardzo, bardzo mi się to podoba. Na pewno, jako że pan jest trzecia generacja po mnie, to na pewno będziecie żyć do 150 albo jeszcze dłużej. Mam nadzieję, że pan. Super. Proszę pani. Nic? Nie. Kocha się, liczyłem na to, że się z panią będę ściskał i nic z tego nie wychodzi, bo jestem zaraźliwy, zakaźny. Ojejku, ale tak zboczku. Rozko, żeby panią zobaczył na pewno. No to jest po prostu fantastycznie, jak ja się cieszę, że pan przyszedł. No po prostu mamy tak wspaniałego tutaj artystę przecież, fotografika. No. No i jest przecież świetnym narciarzem. W ogóle słuchajcie, to jest po prostu niesamowite. Także panie Fryderyku. Tak, ale pani nie powiedziała, że jesteś też kochankiem, no nic się szkodzi. A kochankiem moim? Czemu nie? To też nie kochanków. No, tak jak pani, tak nie? Wszystkie moje cnoty. Może być. Może być. Kochasz, bo czemu nie? Czemu nie? Mam pięknie. Się naprawdę liczył na to, że pani nas zauważy. Tak, ale się cieszę. Jak to było? Sinią dal, dla Kochasia, który odszedł w sinią dal. Tam tarararam, 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 no jak miesiąc maj. Tam tarararam, tarararararam, dla Kochasia, który odszedł w sinią dal. Proszę pani, może my sobie pójdziemy na stronę. Pójdziemy na stronę. A teraz wszystkich zapraszam na rozpoczęcie naszego święta, na to, żeby ksiądz nam poświęcił pokarmy. Także proszę bardzo. Ale jestem w Trenton, przyjeźdź do druha, zrobimy jakąś imprezkę razem. No czekaj, on druh tam może około 19, bo on mówi, że ma strasznie zajęte. Ale mówi, że może coś wykroi na niedzielę, ale mówi, mniej ludzi przychodzi. No nie wiem, będę się kontaktował, bo wczoraj przyleciałem, nie? A skąd przyleciałeś? Gdzie byłeś teraz? No, w Krakowie mieszkam, no to przyleciałem z Europy. W Krakowie mieszkasz? No. Ja jestem z Krakowa. Mieszkałem na Parskiej, naprzeciwko Wawelu. To w dobrym miejscu. Z widokiem na Wawel, dopóki nie wybudowali tego, kurwa. Ale co to za jakiś taki latawiec? Do tych dronów taki leciutki mały, nie? Tej serii właśnie, to jest GoPro Hero. I co tu bierze? Od razu film? No bo jest na mikrofon, dlatego się pytam. Nagrywam cię teraz, a potem mogę zrobić capture każdej frame, czyli mogę mieć picture z tego też. A oprócz tego może latać, tak jak mówisz jeszcze. No, ale to ile to kosztuje taka zabawka? Razem z tym, ja tu mam jeszcze światełka czasami, jak robię w nocy. Aha. Z mikrofonikiem, to jakieś $1000, to niedużo jest. Niedużo, bo to ja potaniałe... Tam leży karma jeszcze, już coś takiego, stabilizacja taka, jak trzymam to w ręce. No. Tylko teraz nagrywać ciebie, jak mówisz, a normalnie mam jeszcze tak, że... Będziesz na latach jeździć i wszystko pięknie nagrywa. To będziesz wracał do Trenton? Tak. No to z drugą się będziesz widział, fajnie. Widzę, że Jacek Gulla się tu pojawił. Skądże się tu wziął? Happy Easter. Hej, wow, kogo ja widzę? Happy Easter. Cześć. Mam sex playera, tego przegonili. Cześć. Jacek jest z powrotem w Ameryce? He's the singer, he's young Sinatra. On będzie śpiewał Sinatra. A to był jakiś czarny. No to mój. Okej, I'm here.
I'm so sorry. That's Cedric. Hello, how you doing? He was saying eventually. Take a picture. Serdecznie zapraszam na dzisiejszą niedzielę wielkanocną, którą celebrujemy w tym roku 20 raz. Jest to wielkie święto polonijne, święto chrześcijańskie, święto, które my Polacy bardzo, bardzo celebrujemy. Jestem bardzo szczęśliwa, że Państwo przyszli tutaj, że Państwo nas tutaj wspierają właśnie tym, że przychodzicie i chcecie być tutaj. To naprawdę jest to wielkie dla mnie, wielkie zachwyt. Po prostu, że chcecie przyjść, chcecie z nami tutaj. Mamy piękną pogodę, mamy piękny dzień. Dzisiaj... Mamy piękne panie. Tak. Jesteśmy tutaj wszyscy odświętnie ubrani. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy tu być. Są dzieci, są młodzi ludzie. Są ludzie w różnym wieku. Cieszmy się, że możemy się spotkać, że możemy się zobaczyć, że możemy, że to jest dzień, w którym właśnie dzisiaj spotyka się Polonia, w której my tutaj jesteśmy naprawdę szczęśliwi i możemy sobie wspólnie porozmawiać, pośpiewać. Jest przecież konkurs kapeluszy, jest konkurs toczenia jajek dla dzieci. Są piękne nagrody. W tym roku ze względu na tak wspaniały w ogóle czas, że to jest 20 lat, mamy piękne nagrody. Mamy więcej nagród niż zazwyczaj. Bardzo dziękuję księdzu, który nas tutaj może nam poświęcić pokarmy, który nam naprawdę przychodzi tutaj bezinteresownie, że jest tutaj z nami jest tutaj ksiądz Andrzej Bielak, jest Janusz Szlechta, jest Jolanta Słonińska, która właśnie robiła te piękne dekoracje artystyczne. Jest również Zosia Żelichowska, jest z nami Żelewska Bobrowski. Tak, ja zawsze się mylę. Przepraszam. Paweł Maciąg. Przedstawiciel Unii Kredytowej, właśnie, która nam sponsoruje właśnie część tych nagród i jedzenia oczywiście. Jedzenie sponsoruje nam Unia Kredytowa. Także naprawdę mamy sponsorów. Również są osoby ze świata artystycznego. Tutaj mamy właśnie Masłowskiego Tomka. Tutaj jest pan. Jest Polonia Technika. Tak, tutaj mamy pana seniora Chester Tobiasz. Jest tutaj żeglarz z nami. Proszę się przedstawić. Klub żeglarski Nowy Jork. Jest przecież pan Fryderyk. Witek Rosowski z nami, który mi też pomaga. Słuchajcie, ale oczywiście ja zapomniałam. Andrzej, proszę, ten pan mi naprawdę w tym roku bardzo dużo z przyjemnością. Zawsze będę. Właśnie jeździł ze mną za towarem. Ja naprawdę bez was nie mogłabym nic zrobić. No niestety. Także proszę państwa, ja nie wiem, kogo nie, jeszcze nie wymieniłam. Pana Fryderyka. A pan Fryderyk. Legendarny Fryderyk. Panie Fryderyku. Gdzie jest pan Fryderyk? Uwaga, panie Fryderyk, tu jest pan Fryderyk. Tu idzie. Proszę. Legendarny pan Fryderyk. Pan Fryderyk. 96 lat. Legendarny taki stary. Nas tutaj wspomaga. Przecież bardzo sławny fotografik pan Fryderyk.
turysta, narciarz, który nie wszystko nie do dzisiaj, wszystkiego nie powiem, nie, wszystkiego nie powiem. Narciarz jeszcze jeździ na nartach, proszę i pierwszą państwa. Nagrodę ma 96 lat i pierwszą zdobywa nagrodę. Nagrody. Także proszę państwa, tutaj mamy Grysiak Mielewska od pierwszego razu 20-lecie obchodzi dzisiaj. Specjalnie przyszłam i mam niespodziankę dla państwa artystyczną. Oddaję głos. Tak. Proszę państwa, także no mamy tutaj naprawdę dużo, dużo sławnych ludzi i ja nie mogę tak wszystkich. No, moja koleżanka świetna, Beata, proszę się tu pokazać. To jest moja, proszę, to jest moja najlepsza koleżanka. Tak, moja koleżanka. Tak, to jest moja, tak. Beata Motyl. Jak? Beata, a nazwisko? O, tutaj proszę, jakie mamy, jakie tutaj, proszę. Nie mylić z kurami. Jest tutaj historia, króla jak jest. Dzisiaj mamy piątą rocznicę dopiero. Ale czego, ślubu? Razem ze mną. Proszę państwa, czyli piąta rocznica, oni są razem ze mną. Tak. Czyli ze ja się piąty rok, ja to piąty rok robię. Ja jestem weteranka. Łukasz Czerba z Januszem Szlechtą rozpoczęli to, a ja to kontynuuję. A teraz to kontynuuję. Ale muszę powiedzieć, że Janusz, ale muszę powiedzieć, za artykuły, bo Janusz Szlechta pisze artykuły i szukam też, żeby ktoś jeszcze może pisał do innych czasopism, tygodników, artykuł taką i żeby mi ktoś się zgłosił, może mi będzie chciał pomóc jeszcze, ja już powiem w czym. Także bardzo dziękuję i chciałam ze względu na to, że ksiądz jest patriotą naszym, polskim, chciałam mu wręczyć piękną nagrodę ze względu na to, że przychodzi i nawet ja bym nie musiała zadzwonić do księdza, bo ksiądz wie. Proszę bardzo, ode mnie przyjąć. Naprawdę, nagroda bardzo cenna ze względu na to, że są barwy biało-czerwone, a my tak jakoś tymi barwami żyjemy, no i pod tymi barwami właśnie jakoś tak inspirująco działamy, a więc dlatego też dziękuję bardzo za to piękne takie uświetnienie, nie tylko, że to jest świąteczny symbol, ale również i polski, także bardzo dziękuję, będę to trzymał. Symbolizuje życie. Chciałam życie, również, tak. chciałam również biało-czerwony. Proszę, proszę. Chciałam również podziękować Januszowi Szlechcie, również za Janusz Szlechta dostanie również piękną nagrodę. To jest naprawdę rękodzieło. To jest rękodzieło. Dajcie do zdjęcia z jajkiem. Ale, przepraszam, ale na wierzch ma wyciągnąć? Proszę państwa, jeszcze chciałam Ucie, tylko Uty nie ma, więc ja zachowam, to jest dla Uty w takim koszyczku ze względu na to 20-lecie, to jest specjalny taki właśnie, to jest dla Uty. Wiesz, no ale może zacznijmy teraz, i a nagroda... jeszcze chciałam dać nagrodę. Gdzie jest pan Fryderyk? Fryderyk. Panu Fryderykowi, proszę bardzo. Na pana pana Fryderyka, proszę tutaj. Proszę, od nas nagroda, tak. I proszę. Czy tak bardzo ugotowane? Tutaj proszę dla. Takie potrzymaj się to jajo. Odbieraj nagrodę. O, oh, wow, thank you so much. Zapytałaś jajo. Dla Zosi. Thank you very much. Dla was. Dla was.
dla... Tak. I proszę Państwa, ja chciałabym, żeby... chciałabym jeszcze, żeby... Bo Pan chce zaśpiewać tutaj... harcerską piosenkę. Dla króla Jagieły. Ale to... Ale modlitwą rozpoczynamy, także dziękuję Państwa, Państwu serdecznie. Proszę nas odwiedzać, przychodzić co roku, naprawdę dla Was wszystkich to robimy, ja naprawdę dla Was to robię. Także brawo, brawo, brawo. Jesteś teraz w roku, jeżeli pan silnią. Tak. Także proszę. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ponieważ dzisiaj jest święto Zmartwychwstania Pańskiego, a więc w związku z tym wnosimy nasze serca i umysły najpierw do tego, który dał nam tą radość, że możemy być tutaj na tej ziemi i razem budować piękny świat. A ten świat jest tak piękny, że właśnie to od nas zależy, a widzę po Was, jaki on jest piękny. Bo patrząc na Wasze buzie, na Wasze piękne ubrania i stroje i przygotowane te wszystkie, to wydaje mi się, że jestem w raju. Także już czuję ten przedsmak. Ale pomijając to, bo tak troszkę żartobliwie, ale tak poważniej, to nieczęsto się zdarza dwudziestolecie. Nieczęsto, więc to dwudziestolecie jest tylko raz, jedyny. I dlatego to dwudziestolecie, to wydaje mi się, że ono jest takie brzemienne w różne aspekty. I gdybyśmy tak popatrzyli właśnie i wstecz, i do przodu, to byśmy mogli stwierdzić, że nie są zmarnowane te lata. To są lata pełne pracy, pełne jakichś wspaniałych idei, a przede wszystkim są to lata, które sprawiły, że mamy większą miłość i do siebie, i do właśnie kultury polskiej, i właśnie do historii. Historia Jagiellonów. Stajemy tutaj pod pomnikiem Jagieły, który wyraźnie przypomina nam i mówi nam o tym, kim jesteśmy, kim powinniśmy być i o co mamy walczyć. A więc mamy tutaj właśnie ten pomnik, on jakoś przypomina, jednoczy nas, a zarazem mówi, wskazuje i mówi, patrzcie, ja zrobiłem to, że cała Litwa się nawróciła i zjednoczyła z koroną polską, to wy też działacie w podobny sposób, bo chociażby pod tym względem, że stoicie pod moim pomnikiem i że też robicie podobne rzeczy dla przyszłości, dla Polski, dla wnuków, że podtrzymujecie tą tradycję, tradycję wielkanocną, tradycję właśnie tych pisanek i tak dalej. A więc mamy za co dziękować, za wspaniałe 20 lat, a przed nami jest X 20 lat, multi jeszcze 20. A więc dlatego dziękujemy Panu Bogu, a dziękujemy Chrystusowi, który obdarza nas mocą, bo moc płynąca z Chrystusa przenika nas i daje nam energię i pozwala nam właśnie patrzeć z optymizmem w przyszłość, bo tylko Chrystus jest zwycięzcą i od Niego całe zwycięstwo należy. A więc jeżeli z Nim jako wodzem będziemy, to rzeczywiście będzie zwycięstwo, tak jak było zwycięstwo pod Grunwaldem przy Jagielle, prawda, wodzu. A więc mamy wodza. Więc mimo, że Jagieły nie ma, ale mamy Chrystusa za wodza. I właśnie Chrystus prowadzi nas. Prowadzi nas do tego, żeby nie zapomnieć. Jak nie zapominamy 20 lat, tak nie zapominamy także o Chrystusie, o Bogu. I o tej mocy, którą w sobie mamy, która gdzieś tam głęboko w sercach jest, ale czasami jest nieuzewnętrzniona. A więc chodzi o to, żeby nie tylko właśnie ona była, ale żeby działała, żeby była ta moc widoczna przez nas, jako właśnie spadkobierców Jagieły.
a zaczynając to wszystko modlitwą taką i dziękując Bogu za 20 lat, to, że spotykamy się, że tradycję szanujemy, że Polskę kochamy, że siebie kochamy, odmówmy Ojcze Nasz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Ale zawsze przy Chrystusie jest Maryja, jako przy swoim Synu, a my też przy niej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Teraz będzie poświęcenie pokarmów, ale jeszcze przedtem zapraszamy na ten właśnie poranek wielkanocny nie tylko nasze rodziny tutaj obecne, naszych najbliższych, tych, których kochamy, ale tych, których wspominamy, a wspominamy tych wszystkich, którzy byli z nami, walczyli dla nas, o ci bohaterzy, którzy zginęli w Katyniu, którzy zginęli na wszystkich frontach świata. A więc dziękujemy Bogu za nich i zapraszamy ich do wspólnego stołu, do towarzystwa razem z nami. Chwała bohaterom. Idziemy w takim razie. O, jeszcze Pan zaśpiewa. O, Pan zaśpiewa, przepraszam. Pan zaśpiewa dla króla. I dla nas. Z wielkim honorem, wielką czcią patrzymy na potęgę tego posągu potężnego króla Jagiełły, który zapoczątkował wspaniałą dynastię Jagiellonów i za Jagiellonów Polska była rzeczywiście potęgą i była krajem, właśnie tak jak jest napisane zresztą, krajem, który jednoczył wszystkie nacje zamieszkujące ziemię za jego panowania. I na jego cześć ja zaśpiewam. To jakoś mikrofon może dać? Nie, może mikrofon ktoś ma? Mamy, ale jest nieobecny. To nic, to będziemy tak słuchać. No to popatrzmy w górę. Patrz, Jagiełło, na nas z nieba, jak pył wrogów będzie brodzić. Twego miecza nam potrzeba, by ojczyznę oswobodzić. Oto jest wolności śpiew, śpiew, śpiew. My za nią przelejem krew, krew, krew. Wszyscy. Oto jest wolności śpiew, śpiew, śpiew. My za nią przelejem krew, krew, krew. Brawo! Brawo! Ale tutaj się aż prosi do tego, żeby zaśpiewać. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy Boże wiary. Polski my naród, polski lud, królewski szczep piastowy. Nie damy my. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Aleluja i do przodu, idziemy. Zaśpiewał Chester Tobiasz. Moje nazwisko. Jasia. Dziękuję. Bóg zapłać. Aby dawały nam ciągle przypomnienie o Twojej hojności i dobroci. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech Bóg błogosławi te pokarmy i tych, którzy je przygotowali, i tych, którzy będą je konsumować. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No to albo ja, albo... Przepraszam, bo ja nie myślałam, że...
O, już są pokarmy poświęcone i można będzie je zaraz jeść. O, wszystkie pokarmy. Może odmówimy wspólną modlitwę w takim razie jeszcze, dobrze? To odmówmy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Dasz nam prawo, żeby nawie Panną chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, jestem rekordzistą, mam 3 biliony kliknięć na moją poezję, a Polacy nic nie wiedzą. Ale, ale ja nie mogę tego mówić, bo to już trwa od 10 lat, że ja tam piszę. Nie chcę, poszukaj. That's one song, New York for the... Thank you.
wszystkiego dobrego, wzajemnie dziękuję. Dlaczego do niej nie krzyknął? Wiadomo, to Marek jest tutaj, koło fajnej dziewczyny. Od razu widać, kto tu jest, koło fajnej dziewczyny facet. Witam Milka. Zawsze z pięknymi paniami jest tutaj. Filmujesz z tym? Cześć. Cześć. Słuchaj, jaką mam dziewczynę za kilka pytań. Jak mam, ty masz pięknie. Stańcie sobie razem, popatrz, jaki ty jesteś. Nareszcie będę miał fajne zdjęcie. Twoje. Słuchaj. Powiesz to. To ma być. To powinno niżej wisieć trochę. Za blisko będziesz. I motylki mamy, i kapelusze, słuchaj. Pięknie wyglądacie razem, tak jest. A skąd wziąłeś taką fajną dziewczynę? Co? Skąd wziąłeś taką fajną dziewczynę? Jakieś będzie prawo. No po prostu mam ten gust, kurczę, tak jak ty, słuchaj. To jesteś z domu. Zdjęcia ładnej dziewczyny. No Tomek, mamy ten gust, cholera, i nam tego nie odbierze. To jest talent. Co? To jest talent do wybierania ładnych dziewczyn z tłumu. To jest talent i inteligencja. Ale to trzeba się napracować. To jest zmysł jakiś. Co? To jest piękne. To jest zmysł estetyki w ogóle, to jest sztuka. Proszę zrobić mi mój kapelusik z tej strony. Kapelusik z tej strony? Proszę bardzo, piękny. Kapelusik z tej strony już, proszę bardzo. Ty masz takie fajne biedroneczki. Jakie ty masz piękny kapelusik. Prawda? Super. Słuchaj, jak będziesz miał później czas, jak się skończy, to... Ja tam mam tą książkę, tam chyba Mira. O, to właśnie chcę zobaczyć. Jak ty potem ten materiał obrobisz, tyle materiału, jak ty robisz te zdjęcia, podziwiam. Coś tam wybiorę z tego. To wiesz, to ja ci powiem, zdjęcie każdy zrobi, tylko sztuka to jest, jak się wybór rozpoczyna. Dokładnie. To trzeba cały dzień spędzić na to później. Każdy może zrobić zdjęcie, tylko wybrać z tych setek zdjęć coś fajnego. Im więcej zrobisz, tym potem lepiej wybrać coś. Proszę też. Dobra, no to nie przeszkadzam wam, później się spotkamy. Dobra, gdzie wy jesteście? To gdzieś tam panią szanownym kapeluszem, oglądam moją książkę w tej chwili. Tam na dole, tu prosto? Tak.